Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Hallak, słuchajcie moi drodzy, króciutki news o tym, co też w WOCie piszczy. Postaram się, żeby to trwało jak najkrócej tym razem. wod bo... bonusowy, może i tak, kod bonusowy dla kont, które założyliście na Steam. Jeżeli macie tam takie konto, wystarczy wpisać EU STEAMWOT, natomiast dla poszczególnych innych regionów, czyli RU, Tutaj macie NA i Azja. Kod zawiera dwie rezerwy osobiste plus 100% doświadczenia. Dwie rezerwy plus 200 dla załogi. Rezerwę plus 300% na godzinkę dowolnego i trzy misje pięciokrotne pięciokrotne w za zwycięstwo. Chyba to ostatnie y, najlepsze. Taki beznadziejny ten kod, ale jak ktoś gra, lepszy ryc niż nic. Następny newsik dotyczy czołgu, tutaj już wyrenderowany. Hinol, także pewnie niektórzy z Was już sobie <laughs> miejsce w garażu rezerwują na ten czołg. Zobaczymy, co będzie. Wygląda zacnie, wygląda dosyć nowocześnie, zwłaszcza ta wieża wygląda Dosyć nowocześnie. Zobaczymy sobie, jak będzie odbijał, bo pewnie wielu z Was zadaje sobie to pytanie. Tutaj, po renderze, już można troszeczkę przynajmniej, no cóż, można sobie już zdawać sprawę, jak ten pancerz będzie wyglądał po tych spawach. Tutaj zobaczymy. Proszę bardzo. Całkiem ciekawie wyglądająca maszyna. A czy będzie równie grywalna jak wyglądająca, to po prostu zobaczymy. OK. Następna rzecz dotyczy pojazdu Lorraine 50T. I tutaj niewielkie zmiany zaszły. Zobaczcie, że prędkość została zmieniona. Było plus 60 minus 20, a teraz jest plus 60 minus 15, czyli. Tylko 15, no tylko mają czołgi dużo mniej, prawda? Niż 15 km na godzinę, ale jednak stwierdzili, ktoś tam stwierdził, że 20 to jest za dużo. Obrót kadłuba, niestety, to jest dosyć, to zawsze jest bardzo bolesne dla czołgów, które mają pancerz dobry z przodu, tak? Obrót kadłuba, znaczy dobry, ogólnie, jeżeli mamy lepszy pancerz z przodu niż z boku, a zazwyczaj tak jest, no to. Bardzo nie chcemy, żeby nam się ten czoł kręcił gorzej, a tutaj, niestety, z 35 zjechane do 31, co na pewno będzie bardzo odczuwalne, bo 4 stopnie to jest sporo. Obrót wieży to samo, z 36 do 31, też to będzie odczuwalne, aczkolwiek prawdopodobnie mniej. Dalej mamy pancerz wieży który miał być 250 95, 40, stwierdzono, że to jest za dużo i teraz będzie miał 250 70 30. Swoją drogą, tak patrząc na ten czołg, to zastanawiam się, e, w jaki sposób oni te, te nerfy robią. No, bo umówmy się, pancerz boczny w wieży czołgu... E, no albo go przebijamy, albo go nie przebijamy. No mało jest czołgów w woc dla których jest bardzo istotny pancerz boczny, prawda? No mamy trochę tych takich ciężarów, ale jednak takie typowe czołgi, gdzie ta wartość oscyluje koło tam 70, 80, 90, no to i tak wiemy, że czy będzie 90, czy będzie 70, to... I tak to przebijemy z boku, i tak. A jeżeli strzelamy z przodu w bok wieży, to i tak to dingnie, i tak. Także nie, nie rozumiem takich zmian, ale może są jakieś wyniki, że nie wiem, ten czołg delikatnie skręcił wieżę i coś tam go ktoś nie przebił i za mocno dingał. Nie mam pojęcia, ale jestem ciekawy, jak, jak oni, bo rozumiem cofanie, ok, spoko, obrót kadłuba, obrót wieży, to jak najbardziej wpływa, ale. Jak zapada decyzja właśnie taka, że mamy 95 z boku wieży, będzie 70? Nie rozumiem, nie wiem, nie wiem naprawdę. To samo z tyłu, 40 czy 30? <laughs> no kurka, jaka to jest różnica. Może, nie wiem, jak hajekami byśmy strzelali, jakimiś hitami, yy, znaczy heszami, przepraszam, to może. Dobra, jedziemy dalej. Dalej jest o M4A2T34. Czyli dosyć interesująca maszyna, taki Frankenstein trochę. Celność niestety stwierdzono, że jest za dobra i teraz nie będzie 0.41, tylko będzie 0.44, czyli bardzo działo niecelne. No, jak to połączymy z tym, czyli 2.88 czas celowania, to nam już zupełnie nie wychodzi za ciekawe, ale pamiętajmy, że ten czołg ma być na piątce. A jeżeli chodzi o działa, to na piątce mieć 150 penetracji na podstawowym i 160 uszkodzeń, no to są fajne wartości. Naprawdę fajne wartości. Dalej, wychył pionowy działa. Miało być minus 3,5 plus 15, a będzie minus 5 plus 17. Słuchajcie, takie wartości szczerze mówiąc, trzeba umieć grać z czymś takim. Opuszczenie działa 3,5 stopnia to jest. Makabra przy obecnie i nie tylko obecnie, przy pofałdowanych ogólnie mapkach, pilnowanie się i zwracanie ciągle uwagi, trzeba po prostu się wczuć w coś takiego, jak mamy minus 3,5. No tutaj będzie minus 5, co też nie jest jakąś super wartością, ale na pewno już. Troszeczkę lepiej. Oprócz tego obrót wieży zmniejszony z 49 do 44. Mówiąc szczerze, ten obrót wieży 49 to naprawdę bardzo wysoka wartość. Jak na y, piąty tier i tak dobre działo zamontowane. Ale nadal 44 uważam, że to jest bardzo szybkie obracanie. Tu jeszcze mamy rozrzut podczas obrotu wieży przy maksymalnej prędkości. No ale to wtedy to y, 0.13 zmienione, 0.16. O kurde ale to nie aż tak przy maksymalnej prędkości, no to najpierw zobaczymy, jak często on będzie osiągał tą maksymalną prędkość. Następna rzecz dotyczy Martyldy LVT, tutaj też są delikatne zmiany, szczerze mówiąc, chcę zobaczyć ten pojazd, y a więc jakie zmiany? Czas przeładowania pocisku to jakieś kosmetyczne. Najważniejsza zmiana czasu celowania z 1,63 na 1,92. To na pewno będzie odczuwalne zawsze w takich małych pierdełkach, tego typu zmiany są odczuwalne, ponieważ jeżeli działo dosyć szybko, strzela, to jednak chcielibyśmy, żeby bardzo szybko ten celownik nam. Się skupił, zwłaszcza, że celność tutaj nie jest jakaś rewelacyjna, bo 0,41 no i zmiany oczywiście musiały zajść. Także tutaj ta delikatna zmiana w czasie przeładowania pocisku. I mamy tutaj ROF 12,5 i DPM tragiczny 1377. I jedziemy ostatni czołg i zmiana tutaj również kosmetyczna. Ta zmiana to mi wygląda na po prostu. Ta wartość normalna, a ta wartość z załogą 100%. To, to tak wychodzi, więc nie wiem o co tutaj chodzi. Ale tutaj 1,63 na 1,92 obrót wieży 32 było będzie 30. No to, to zabawki kolekcjonerskie są, prawda? I ostatnia wiadomość, o której chcę powiedzieć, to oczywiście to, że zaczęła się linia frontu 2021. I tu jest tyle informacji, że nie sposób ich omówić wszystkich. Myślę, że jeżeli odpalicie sobie ten film na kanale WOTA, linia frontu 2021, nowe możliwości, no to dowiecie się wszystkiego. Tutaj z ciekawych rzeczy. No, troszkę zmian jest, między innymi chciałbym powiedzieć. O, czekajcie, czekajcie. czołgi do wypożyczenia. O, właśnie. Pojawiły się tu czołgi do wypożyczenia, takie dostępne za 240 tysięcy, proszę bardzo. Czyli mamy T32FL, T44FL. FL, oczywiście, Frontline, tak, to nie są jakieś nowe czołgi. No i Ferdek, o dziwo. Mamy czołgi do wypożyczenia 9 poziomu dostępne za 320 tysięcy. No, i tu są dosyć poważne maszyny, czyli na przykład T50, T54. Jedna z najbardziej uniwersalnych maszyn, ciągle, i to się nie zmieni. Mamy jeszcze AMX M4, MLE51, WZT111, T30. Jak ktoś się lubi? Mocne rąbnięcie. Jak Tiger, jeżeli ktoś lubi rąbnięcie, nie tak mocne, ale za to bardzo celne. No i Streetswagen 103, który jak wiadomo działo ma wyśmienite, ale trzeba potrafić po prostu grać szwedzkimi niszczycielami czołgów, i no, to, to muszą być naprawdę dobrze zrobione miejscóweczki. Tutaj jeszcze jak sobie wejdziecie, rozwiniecie, macie całą listę zmian, która nie jest aż tak długa. Dobra, to tyle, zmieściłem się w 10 minut, co jest fantastycznym wynikiem. Jeżeli dotrwałeś do 10 minuty, otrzymujesz plakietkę dla wytrwałego widza, oczywiście do odebrania w Wanesie. Żegnam się z Wami, do usłyszenia.